Cześć, siemanko, witam wszystkich z tej strony Shadow i dzisiaj nagram nietypowego vloga, nietypowego? Vloga na 116 widzów. Wow! No, bo tworząc kanał na YouTube, nigdy nie myślałem, że będę miał 116 widzów. Ja nigdy nie myślałem, że będę miał 20. Może 10. Ale no, mam 116 widzów, to mnie bardzo cieszy. Nie dodaję ostatnich filmików, ponieważ nie mam czasu i po prostu jestem zajęty. Nie jestem zajęty, ale no wiadomo, wakacje są, trzeba się trochę wrzeć. Jak będzie szkoła, będzie ich więcej. I jeszcze raz chcę wspomnieć właśnie o tych widzach, bo no, jak zaczynałem karierę, nigdy nie myślałem, że będę miał aż 116 widzów. 116, 100! 50, 20, 10, 15, nie no, Boże, 15, ale to tak mama, tata, babcia, dziadek, a tam koledzy, no dobra, mniejsza większość, ale 116 to jak dla mnie, no to dla mnie to jest na przykład dużo, a dla takiego Nitro, czy Gimpera to jest chuj, tak. A dla mnie to jest no, dużo i ja się będę się tym chwalił, więc no, to jest fajne i zajebiste i chuj, więc nie wiem, jeżeli dla was to się wytnie. Mam 116 widzów i ja się z tego cieszę, a jeżeli wy będziecie mówili, że to jest chuj, no to macie rację, bo to w sumie jest chuj, ale ja się z tego cieszę, więc to chuj. Ale teraz jeszcze dla was zadanie takie, żebyście dali mi w komentarzu, który filmik był najlepszy z moich dotychczasowych, kurwa, jakie gadam, z moich dotychczasowych filmików. Który był najlepszy, bo który był najgorszy, to nie wiem, bo ludzie głupio. Dziękuję. No ale który był najlepszy? Ja nie wiem, który był najlepszy, bo mi to się tam wszystkie podobają, ale wiadomo, każdy lubi co innego, więc byłoby bardzo miło, jeżeli byłoby więcej widzów i kanał... Boże. No wkurwiamy, no. Byłoby fajnie, jeżeli miałbym więcej widzów, tak? 116 to jest naprawdę już zajebiście, no, pokłony, kłaniam się do samych, że tak powiem, jaj. Ale no, tak, więcej byłoby jeszcze fajnie, byłby taki swag, że ja pierdolę. I no i właśnie, najlepszy filmik w komentarzu proszę, żebyście podali. A ja z jutro lub pojutrze zrobię zajebistego specjala. Jak zdobyłem 116 widzów, więc tak, będzie bomba. Może nie taka wielka, może nie Hiroshima, ale Nagasaki, tak. No i to by było chyba na tyle tego krótkiego, gównianego vlogu na temat moich zajebistych 116 widzów, ale właśnie, co ale. Nic, ale pora się żegnać. Na razie, cześć pompa. Radny tekst i sam. Na razie się trzymajcie się, do zobaczenia.